Coś, o czym również nie znajdziemy w raporcie, a coś ja sobie pozwoliłem nazwać polityka równych i równiejszych, lepszych i gorszych. I tutaj nawiązuję do uchwały Rady Miasta z 2020 roku, która miała miejsce 26 lutego, kiedy większością głosów radnych, no przede wszystkim samorządności, został uchwalony plan zagospodarowania dla Kaczych Buków. Mimo licznych uwag mieszkańców, i teraz o co chodziło w tym planie? Był w poprzedniej wersji tego planu 4 hektary przeznaczone na usługi rekreacyjne. Tak? Czyli jak ktoś kupił sobie mieszkanie w tym miejscu, zapłacił prawdopodobnie za nie więcej, bo wiedział, że obok będzie miał 4 hektary łąk, placów zabaw, może jakieś jeziorko, będzie mógł sobie pojeździć na rowerze, ale no, państwo mu te plany zmieniliście, zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego. No, ja osobiście, gdybym kupił to mieszkanie, poczułbym się bardzo oszukany. Uchwalili państwo plan, w którym zamiast terenów rekreacyjnych ma powstać gęsta i znacznie wyższa zabudowa w stosunku do pozostałych części jakby tego planu, innych działek. I jakby warto tutaj pokazać historię, jakby, że powiem, co się działo w kontekście tych działek. Mianowicie to, z tego co pamiętam, były 2 działki. I w 2004 roku właścicielem tych działek była osoba fizyczna i wniosła wniosek o zabudowę mieszkaniową. Na co pan prezydent odpisał: nie, bo uwarunkowania środowiskowe, bliska lokalizacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jednym słowem, niebo środowisko. 2007 rok. Właściciele niestrudzenie próbują działki zabudować również mieszkaniówką. Pan prezydent, niebo środowisko. 2016 rok. Znów ten sam wniosek osób fizycznych na te same zagospodarowanie tych 4 hektarów działek zabudową mieszkaniową. Ale w międzyczasie zmienił się właściciel ten działy i własność na tym przejęła spółka handlowa, deweloper. I w 2018 roku pan prezydent już się zgodził przez rozpoczęcie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. No to coś jednak o czymś świadczy, proszę państwa, i nie świadczy najlepiej o władzach naszego miasta. Bo mamy politykę równych i równiejszych. Jesteś deweloperem, możesz, nie jesteś deweloperem, nie możesz. Oczywiście dodam, że uwarunkowania środowiskowe się nie zmieniły, że dalej jest tam Trójmiejski Park Krajobrazowy i tak dalej.